Po jednym z moich ostatnich vlogów poświęconych pochodzeniu marszałka Śmigłego Rydza spłynęła na mnie fala hejtu. Przy okazji samego Śmigłego nazywano zdrajcą i tchórzem. Czy tak było naprawdę? Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których naprawdę nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o marszałku Śmigłym Rydzu i o jego najtrudniejszej prawdopodobnie decyzji, czyli o decyzji niewalczenia z Sowietami i opuszczenia Polski. Ustalmy, co najważniejsze. Kampanii wrześniowej w takiej formie, jaką ona ostatecznie przybrała, nie wygrałby ani Napoleon, ani Aleksander Macedoński, ani Hannibal. Tymczasem 16 września w polskim sztabie w Kołomyi panował umiarkowany optymizm. Broniła się Warszawa, Hel i Lwów. Niemcy zajęli tylko część kraju. Co więcej, psuła się pogoda, a ich linie komunikacyjne się wydłużyły. Francuzi szykowali się do ofensywy. Płynęło zaopatrzenie do Polski przez porty rumuńskie. Należało się tylko umocnić na przedmościu rumuńskim, czyli w południowo-wschodniej części Polski, ściągać zaopatrzenie i czekać na ofensywę Francuzów, by potem przystąpić do wyzwalania kraju. Niestety, dzień później, wszystko to legło w gruzach. Nad ranem 17 września 1939 roku od wschodu zaatakowali Sowieci. Na wieść o tym ataku w polskim sztabie podniosły się głosy, że to już nie wojna, tylko całkowita katastrofa. Należało jak najszybciej wycofać się na Rumunię i Węgry, unikając walki z Sowietami, gdyż dalszy przelew krwi był bezsensowny. Taką decyzję podjął marszałek Śmigły, ale odbyła się też zażarta dyskusja, co dalej z naczelnym wodzem. W naszej kulturze, w naszej tradycji przyjęte jest, że na polu bitwy przegranej kampanii, ginie także wódz. Mieliśmy Henryka Pobożnego, Żółkiewskiego, Władysława Warneńczyka. Nic to nie przyniosło, najwyżej paru poetów napisało kilka wierszy. Natomiast Śmigły podjął zupełnie inną decyzję i całkiem słuszną. W 1813 roku książę Józef Poniatowski, po klęsce Napoleona pod Moskwą, wycofał się na zachód z armią księstwa warszawskiego. Nikt nie nazwał go zdrajcą, tylko dlatego, że chciał walczyć dalej u boku Bonapartego. W 1915 roku, podczas I wojny światowej, wojska serbskie opuściły kraj razem ze swoim naczelnym wodzem, wycofując się do Grecji, by 3 lata później wrócić i wyzwolić Serbię. W związku z tym Śmigły miał rację, twierdząc, że miejsce naczelnego wodza jest u boku armii i należy dalej prowadzić wojnę z terenu państw swoich sojuszników. Polskie władze i marszałek Śmigły nie przewidzieli jednak jednego, że zarówno Rumuni, jak i Francuzi okażą się bardzo wiarołomnymi sojusznikami. Francuzi woleli mieć przy sobie uległy nowy polski rząd i uległe dowództwo wojskowe i wywarli nacisk na Rumunów, by ci internowali polskie władze. Gdyby natomiast Śmigły przedostał się do Francji i stanął na czele odradzającej się tam polskiej armii, to zapewne pozostałby bohaterem narodowym, gdyż robiłby to znacznie lepiej niż jego następca, generał Władysław Sikorski. Tak, to prawda. Generał Sikorski, który jest symbolem walki z okupantami, tak naprawdę to stracił odrodzoną polską armię we Francji przez swoją niefrasobliwość i zrobił to w znacznie gorszym stylu niż Śmigły. Ale cóż, on zostaje bohaterem narodowym, może dlatego, że zginął podczas wojny w katastrofie gibraltarskiej, natomiast Śmigły pozostaje zdrajcą i tchórzem. Dlaczego? Kiedyś Józef Goebbels, minister propagandy III Rzeszy, powiedział, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. I tak też stało się w przypadku Śmigłego. Nienawidziła go propaganda PRL-u dlatego, że po pierwsze był symbolem sanacji, a po drugie walczył zwycięsko z bolszewikami w 1920 roku. Natomiast dla Sikorskiego był najgorszym wrogiem, dlatego że też był reprezentantem sanacji. A sanacja wysłała Sikorskiego na emeryturę. Rzadki przypadek. Zbiegły się dwie propagandy. PRL-u i emigracyjnego Londynu. W związku z tym dlatego Śmigły uważany jest do dzisiaj za zdrajcę, a zadecydowali o tym politycy w Londynie oraz w Moskwie. Więcej o tych sprawie w mojej książce napisanej wspólnie z Tymoteuszem Pawłowskim Tajemnice marszałka Śmigłego Rydza.
bohater, tchórz czy zdrajca. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę. Hej!